Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Poranny poradnik. Na 106,2 FM jest z nami ksiądz Rafał Jabłkowski, sekretariatu synodu o synodalności diecezji warszawsko-praskiej. Szczęść Boże, księże Rafale, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam wszystkich. Księże, jakie decyzje po synodzie zmienią rzeczywistość wspólnoty Kościoła? W naszej parafii, w naszej diecezji, jak to ksiądz widzi? No to pewnie proces jest na długie lata, zresztą o tym sam mówił papież Franciszek, że synod o synodalności dopiero rozpoczyna pewien proces odkrywania, że Kościołem jesteśmy wszyscy, i kapłani, i świeccy, i mamy podobną odpowiedzialność za to dobro, którym jest Kościół, parafia. Czy ksiądz już zauważa jakieś pierwsze zmiany, pierwsze zwiastuny? No po ostatnich kilku nieprzespanych nocach tak. Dlaczego? Dlatego, że... noce, tak? Dlaczego? Dlatego, że w naszej diecezji od 29 października poprzez dekrety, które wręczał ksiądz biskup Romuald Kamiński wszystkim parafiom, które powołały rady duszpasterskie, rady ekonomiczne, a trzeba powiedzieć, że ponad 90% parafii takie rady powołały. Właśnie za kilka dni rozpoczynamy taki etap szkoleń dla wszystkich członków rad parafialnych i właśnie teraz od kilku dni napływają zgłoszenia, maile, trzeba odpowiadać, wysyłać linki na spotkania online, więc można powiedzieć, że się dzieje. No. Ale z Januszem zapowiadaliśmy, że będą też pewne zapowiedzi, zwiastuny i nowości w adwencie w parafiach diecezji warszawsko-praskiej, a mianowicie chodzi o katechezę. Tak, mogę zdradzić, że w naszej diecezji właśnie rozpoczynamy cykl takiego programu pilotażowego, który został nazwany Nakłoń swe serce do słuchania, w którym będziemy chcieli we wszystkich parafiach naszej diecezji przypomnieć podstawowe prawdy wiary, moralności, historii Kościoła, dogmatyki, tak żeby nasza wiara była bardziej ugruntowana, bardziej świadoma, dojrzała i właśnie od pierwszej niedzieli Adwentu przez cały Adwent we wszystkie niedziele będziemy proponowali taki cykl kateches i następnie w okresie Wielkiego Postu. Na tym się zakończy okres pilotażu. Potem będziemy zbierać różne refleksje z parafii, co było dobre, co było niedobre, co należy zmienić. No i mamy taki piękny plan ambitny, żeby w 3-letnim cyklu jakby te katechezy w parafiach w naszej diecezji się odbyły. Księża Rafale, kto te katechezy będzie głosił? Nasi księża parafialni, czy może coś specjalnie wysłannicy? Katechezy parafialne zostały przygotowane przez taki kolegialny zespół kilkunastu osób z naszej diecezji, ludzi, którzy są przedstawicielami różnych wspólnot, różnych stanów Kościoła, od kapłanów po siostry zakonne, diakonów stałych, ludzi z liderów parafialnych. Te katechezy zostały przygotowane właśnie przez ten zespół, natomiast wygłaszane one będą w parafiach przez księży proboszczów, przez księży wikariuszy, przed mszą albo po mszy świętej niedzielnej. No dobrze, czyli możemy już planować sobie, prawda, zarezerwowanie takiego czasu, bo to będą katechezy na dobry początek, tak jak nasz gość powiedział, taki program pilotażowy w diecezji warszawsko-praskiej. Jak ksiądz myśli, dlaczego ten plan katechez i ten pomysł na katechezę jest taki ważny? W procesie synodalnym w naszej diecezji, na każdym etapie tak naprawdę, od początku, czyli no, można powiedzieć od 3 lat, już z ankiet, potem ze spotkań synodalnych, wychodziła pewna rzeczywistość, która jest dla nas widoczna, że bardzo wiele osób chodzi do Kościoła, praktykuje sakramenty, natomiast gdzieś te fundamentalne prawdy wiary dotyczące właśnie moralności chrześcijańskiej, dogmatyki, liturgii,
gdzieś nam po prostu umykają, że ta katecheza szkolna, czy później gdzieś domowa, no wiadomo, że to się gdzieś jakoś z życia człowieka wypłukuje, jeśli to się nie, jakoś nie, nie pielęgnuje. I stąd właśnie taka oferta, propozycja duszpasterska dla naszych parafii, żeby przypomnieć fundamentalne, podstawowe prawdy wiary, żeby ta nasza wiara nie była jedynie wiarą taką zewnętrzną, niedzielną, tradycyjną, ale żeby ona była rzeczywiście ugruntowana i ukierunkowana na żywe spotkanie z Chrystusem w codzienności. Ja też zanotowałam, że będzie można później wyrazić swoją opinię na temat tej konkretnej katechezy, czyli będziemy mogli napisać albo zostawić swoją opinię, czy nam się podobało, czy nam to w czymś pomogło, czy to dobry pomysł, tak? Tak. Tak, znaczy to jest coś, o co prosił nas papież Franciszek i my w diecezji staramy się to bardzo mocno akcentować, że wszystkie inicjatywy, które w ostatnim czasie w diecezji powstawały, jak chociażby rady parafialne, ekonomiczne, teraz program kateches parafialnych, wszystko to jest robione w sposób kolegialny, nie jakoś narzucany, ale są zapraszani do tego świeccy, potem można podzielić się swoimi refleksjami. I tak samo robiliśmy to w przygotowaniu statutów rad parafialnych i ekonomicznych, że to trwało, konsultacje trwały ponad rok. Ludzie mogli pisać, dzwonić, wysyłać swoje propozycje księża i ten dokument jest no, jakby przejawem głosów bardzo wielu ludzi w diecezji i tak samo robimy z katechezami. Czyli kolegialnie zostały one przygotowane przez zespół, prawie 15 osób i potem po pilotażu będzie pół roku na głos z parafii, od ludzi, od kapłanów, co można usprawnić, co można zmienić, żeby te katechezy były rzeczywiście wymiarem naszej wspólnoty lokalnej, kościoła lokalnego diecezji warszawsko-praskiej. Czyli dzięki takim katechezom będziemy mogli między innymi zrozumieć prawdy naszej wiary, prawda? Bo wiemy, że wierzymy, tak? Ale czy wszystko tak rozumiemy? Będziemy mogli być może zadawać również pytania i potem zostawić jeszcze swoją opinię. Ja na początku myślałam, że to będzie wyglądało w ten sposób, że kapłan głosi tę katechezę, prawda? I od razu wtedy, tak, od razu po tym możemy zgłosić, no nie wiem, albo wypowiedzieć swoje zdanie na ten temat, ale to będzie wyglądało inaczej. Pewnie będą, no nie wiem, jakieś ankiety? To znaczy jest wysłany do parafii razem z całym programem kateches mail, na który będzie można po prostu wysyłać swoje uwagi, spostrzeżenia i na ile to będzie możliwe, to będziemy to jakoś przekładać później na kolejne katechezy, które będą przygotowywane dla każdej parafii. A kiedy w końcu ksiądz Rafał się wyśpi? No, mam nadzieję, że po 27, bo właśnie 27, czyli jutro o godzinie 19:30 mamy spotkanie online z przedstawicielami wszystkich parafii w naszej diecezji. Jest to spotkanie, które przygotowuje nas do spotkania takiego na żywo, takich warsztatów, które będą przeprowadzone dla wszystkich liderów parafialnych rad i duszpasterskich, i ekonomicznych w naszej diecezji. Zapraszamy serdecznie ksiądz Rafał Jabłkowski, sekretariatu Synody o Synodalności. Proszę pozdrowić oczywiście księdza proboszcza i owocnego Bardzo serdecznie życzymy. Pozdrowię. Do usłyszenia. Pozdrawiam z Panem wszystkich. Bogiem. Bardzo dziękuję, z Panem Bogiem.